Wojciech Jagielski, to jest z nim dzisiaj spotkanie. I Rafał Brynda, z nim też, jak widać. Prezenter, tak, można o tobie mówić, perkusista, dziennikarz, autor tekstów nawet. Ja stanę, żeby było widać, że również mały człowiek. I dyrektor, i mój kolega z pracy do niedawna, i kolega z zespołu. Wojtek Jagielski. Zwany wampirem, właśnie powiedz mi, skąd ten wampir w twoim życiu? No właśnie, słuchajcie, to jest śmieszne, bo nawet do dzisiaj, ja nie wiem, czy wy wiecie, kim ja jestem tak naprawdę, bo nie wiem, jak dawno już mieszkacie tutaj. W każdym razie myślę, że większość ludzi znała mnie swojego czasu z programu, który się nazywa Wieczór z Wampirem, ale przypominam, że ten program miał swoją premierę chyba w 1998 roku i trwał tak naprawdę tylko półtora roku. A do dzisiaj, jak idę ulicą, i naprawdę to jest dosłownie, do dzisiaj, ludzie patrzą, o, wampir. No i kiedyś miałem taką przygodę, ponieważ ja mieszkam generalnie na takim, właściwie odludziu, można powiedzieć, Warszawy. Jak to wampir. Właśnie. Podobnie zresztą wygląda. No i jestem przyzwyczajony do tego, że zwykle ludzie, jak ja idę sam, bo ja mam taki zwyczaj, że co rano chodzę na spacer. Jak to wampir. Tylko, że nie jak co rano. W każdym razie nie jest to aż tak wczesne rano, typu trzecia nad ranem. W każdym razie idę sobie ulicą i zwykle ludzie, jak mnie zaczepiają, to zaczepiają mnie wtedy, kiedy idą, przynajmniej jest to para albo większa grupa osób. Natomiast jak idę sam, no to raczej ludzie nie mają takiego zwyczaju. Ja idę sam, ktoś idzie sam, no to nie mają odwagi, żeby coś powiedzieć. I któregoś dnia idę, idzie taki klasyczny chwiel. No widać, że jest jeszcze pod wczorajszym florem. No i patrzy na mnie i mówi tak. O, Jagielski! Ja tak patrzę na niego, on mówi tak. Wampir Jagielski! A ja mówię, wampir srampi. Bo to jakoś wkurzył mnie. A on tak patrzy na mnie i mówi. Jeszcze się przydasz! Więc ja mówię, kurczę, takiego słowa to ja nie słyszałem chyba od przedszkola. A on mówi tak. Przydasz się, bo ja jestem starszy. Ja mówię, kurde, do czego facet dąży? No i mówię tak, szczerze mówiąc wątpię. A on popatrzył na mnie i mówi, wiesz, chyba masz rację. Koniec? Dziękuję. No ale na ten tytuł, na nazwę tego programu wpadłeś ty, czy w ogóle popatrzyli na ciebie i powiedzieli, że to będzie wieczór z wampirem? No po co kurwa wszystko zepsułeś? Słuchajcie, więc odpowiadając na pytanie... No tak zawsze z nim. Odpowiadając na pytanie, przyszło do mnie dwóch facetów i ponieważ ja robiłem wywiady w radiu i zapytali, czy ja bym nie chciał robić programu w telewizji, no więc ja powiedziałem, że tak, mogę robić program w telewizji, ale jedyne, co mnie interesuje, no to talk show właśnie ze względu na to, że zajmowałem się tymi wywiadami. I właściwie, o ile dobrze pamiętam, to na pomysł tego, żeby nazwać program Wieczór z Wampirem, padł facet, który teraz jest słynnym reżyserem, czyli Wojtek Smarzowski. Bo on robił czołówkę do tego programu. No i jakby patrząc na moją twarz, tak mi się skojarzyło, że ta czołówka będzie tak sugerowała, że to właśnie jest genialnie chyba. No, nie wiem. No, według mnie trafił w dziesiątkę. Słuchaj, mówiłeś o wywiadach, bo ja przygotowałem, zobacz, mam nawet kilka pytań przygotowałem. Trudno w ogóle znaleźć jakieś materiały o tobie, ponieważ próbowałem wygooglować jakieś wywiady z tobą, jakieś teksty o tobie. No wiem, to wyszło, że mam, że miałem boreliozę i bolały mi jądra. Oraz, że się rozwiodłem. Tak, wiem, bo już kilkakrotnie kobiety, które do mnie podchodziły, to zaczynały właśnie, czy to prawda, że bolą mnie jądra. Chcesz o tym porozmawiać? No, możemy porozmawiać, ale przecież ty, Rafał, wiesz dobrze o tym, że bolą mnie jądra. Po twoim kopie. Słuchaj, a propos wywiadów. Kiedyś przeczytałem, że przeprowadziłeś ponad 360 wywiadów w radiowych. Powiedz mi, kochany, który wywiad zapamiętałeś najbardziej, który ci tak wrył się w pamięć i który był może
z rozmaitych względów niezapomniany. Może to była jakaś piękna kobieta, może to był jakiś facet, który był tak ohydny, jak jest parę osób na tym świecie. Dobrze, więc odpowiedź na... Po pierwsze, jeśli chodzi o te 360 wywiadów, to sądzę, że to jest wiadomość z bardzo rzetelnego źródła, czyli z Wikipedii. A prawda jest taka, że myślę, że tych wywiadów wszystkich przeprowadziłem już, no ja bym się doliczył na pewno więcej niż 5-6 tysięcy, więc liczba jest raczej nieaktualna, ale ale chciałem Cię tak sprowokować do tego, żebyś powiedział, to udało się. Co by o sobie właśnie, dlatego jak sobie wyróżniłem 360 stopni, to właśnie. W każdym razie, znowu odpowiadając na Twoje pytanie, no już było wiele wywiadów oczywiście, które pamiętam, ale na temat wywiadu radiowego, to powiem tak, radiowy łamany przez telewizyjny. Mianowicie to był wywiad i do radia, i do telewizji, a pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy w Irlandii, no to może nie tak całkiem daleko. Czy wiecie, kto to jest Mike Oldfield? Widzę, że nie bardzo. Tak, no dobrze, no to dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to jest jeden z największych, można powiedzieć, gitarzystów, ale też gwiazdorów po prostu muzyki rockowej, a zasłynął takim albumem, który się nazywał Dzwony Rurowe, czyli Tubular Bells. I to na kaczek. No właśnie, zaraz do tego dojdę. W każdym razie, jak myślę o tym, że miałem z nim wywiad, to jestem w sumie bardzo tym zdziwiony, dlatego że później, kiedy się dowiedziałem już, na przykład rozmawiając z nim, co to jest w ogóle za osoba, to jest to pomieszanie, wyobraźcie sobie, kogoś, kto jest skrajnym introwertykiem, do tego stopnia, że potem jak wydał tą płytę, to właściwie na 2 czy 3 lata praktycznie zaszył się w totalnym odludziu gdzieś w Walii. Właściwie się nie odzywał do nikogo, ale historia jego jest taka, że postanowił w końcu przez to, że właściwie on wydawał co roku płyty i wszystkie te płyty były wielkimi sukcesami. Tylko że był tak nieśmiały, że właściwie postanowił coś z tym zrobić. No i efekt tego jest taki, że ja go zapytałem, czy był żonaty. Właściwie czy ma żonę. No on mi opowiedział taką historię, że właśnie zaraz po tym, jak był taki bardzo skryty w sobie, skrajnie wręcz chorobliwie nieśmiały, postanowił pójść na terapię. No i skończyło się to tym, i tutaj właśnie jest ta opowieść, którą on mi przekazał, a propos tego, czy jest żonaty. Mianowicie pewnego dnia zadzwonił do Richarda Bransona, a Richard Branson to był właśnie człowiek, który wydał jego płytę, bo najpierw Michael Oldfield próbował wydać te swoje dzwony rurowe, ale nikt nie chciał tego sprzedać. No i Richard Branson powiedział, ok, no to ja wydam tą płytę, no i jak wszyscy wiemy, to jest początek fortuny Richarda Bransona. No, w każdym razie Branson był taką osobą, którą Mike Oldfield darzył jakimś rodzajem charyzmy. W związku z czym okazało się, że pewnego dnia zadzwonił do Bransona po tych 2 czy 3 latach, prawie nie odzywania się do nikogo, i powiedział tak, Richard chce się żenić. Na co Branson trochę właśnie zdziwiony tym, że przecież to jest taki nieśmiały człowiek, i mówi, okej, a kim jest wybranka? A on mówi, to jest córka mojego psychoterapeuty. No dobra, okej. Mówi, a jak długo się znacie? Na co Michael Oldfield odpowiada, 3 dni. No to Branson mówi, to może byś poczekał trochę, poznał się co. Na co Mike Oldfield mówi, nie, ponieważ Sara powiedziała, że pójdzie ze mną do łóżka tylko wtedy, kiedy weźmiemy ślub. No więc Oldfield mówi, w takim razie nie mam wyjścia i muszę wziąć ślub. I następnego dnia rzeczywiście załatwili wszystko i wzięli ślub. Poszli do łóżka. I teraz po tym ślubie kolacja szybko się zakończyła, ponieważ właśnie no, Mike już był, że tak powiem, bardzo chętny na skonsumowanie i dotrzymanie przez Sarę tego słowa. Po czym następnego dnia dzwoni do Bransona, i on mi to wszystko opowiada i mówi, dzwonię do Bransona i mówię, Richard chce się rozwieść. A więc ja pytam, ale co się stało? Mówię, po jednej nocy. Na co Mike Oldfield, który, wierzcie mi, nie był tego dnia trzeźwy, spojrzał tak na mnie i mówi tak, po prostu do siebie nie pasowaliśmy. I teraz, więc ja zapamiętałem oczywiście ten wywiad, ale
jak on to powiedział, to powiedziałem, no to musieliście naprawdę mocno nie pasować. Na co Wajgotwit dodał, tym bardziej, że musiałem jeszcze zapłacić 200 tysięcy funtów odstępnego. Więc tylko mu pogratulowałem, bo wygląda to na najdroższą noc w historii. A ciekawe, czy o tym się dowiedział, że nie pasują do siebie od swojego psychoterapeuty? Nie wiem, czy tatuś Sary był obecny, więc... Słuchaj, jedyny wywiad, który taki, który jakoś znalazłem, to dla magazynu Perkusista. No popatrz. Opowiadasz o swoich początkach, jak to wycinałeś pałeczki do perkusji z takich patyków, tak? Ja od początku chciałeś być perkusistą, bo tam wynika z tego wywiadu, z twoich wypowiedzi, że po prostu bębniłeś dookoła, na czym popadnie i marzyłeś o perkusji. To prawda wszystko. Słuchajcie, ja taką właściwie mam ciekawość, czy ktoś z was tutaj ma powiedzmy więcej niż 40 lat? No, pojedyncze osoby. Więc nie jestem pewien, czy wiecie, ale czy może pamiętacie, że w czasach socjalizmu, no później jeszcze troszkę też się to zdarzało co jakiś czas, było coś takiego, że w kinach wyświetlano przed filmami kronikę filmową. Wiecie, co to była kronika filmowa? Pamiętacie kronikę filmową? No. No więc muszę wam powiedzieć, że mój ojciec, który był w ogóle nauczycielem geografii, jednocześnie robił czasami felietony, takie reportaże do tej kroniki filmowej, o czym ja się dowiedziałem już po śmierci mojego ojca, ale fizyczne dowody tego były w postaci puszek, w których były filmy, czyli taśmy filmowe. No i pewnie widzieliście takie w kinach, czasami przynoszono filmy jeszcze, kiedy były w postaci takiej taśmy, no to one były w takich blaszanych pudełkach. Ja po prostu w domu, a mieszkałem w bloku, dosypywałem do tych pudełek trochę piasku, także one były troszkę wytłumione. No i w zależności od tego, ile tam tego piasku było, no to można było troszkę stroić jakby te puszki. Dlatego, że w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, perkusja, czy w ogóle wszystkie instrumenty, były po prostu szalenie drogie. No perkusja kosztowała tyle, ile czasami mieszkanie kosztowało, a czasami dom, w zależności od tego, jaka to perkusja. No i ja brałem po prostu te puszki wypełnione piaskiem i śrubokrętami grałem do... I teraz, teraz mamy tego reperkusję. Tak, kończyło się to tym, że w bloku, jak się domyślasz, sąsiedzi nie byli zachwyceni, więc nawet parę razy rzeczywiście milicję wzywali. W każdym razie to były takie początki. A ponieważ, jak powiedziałem, właśnie perkusja była szczególnie drogim instrumentem, i nawet pałeczki były drogie, więc właściwie, żeby można było... właśnie, to taka puszka padła. Także wampir działa. Więc po prostu strukałem dosłownie z kijków te takie pseudopałeczki. Nie były specjalnie wyważone, ale ja też jestem niewyważony. I potem w Domu Kultury zobaczyłeś pierwszą perkusję i cały czas byłeś perkusistą. Myślałeś o byciu, nawet mało tego, założyłeś zespół kosmetyki Mrs. Pinky, który był na owe czasy bardzo popularnym zespołem. Przecież mieliście przeboje w Jarocinie, wygraliście... Wygraliśmy nagrodę publiczności, to była piosenka do tekstu. Przepraszam cię, Rafał, który ja napisałem. No właśnie, nawet przedstawiłem cię, że jesteś tekściarzem. Tak? A tak, też to bym jakoś specjalnie tego nie podkreślał. Szczególnie przy tobie, no to rzeczywiście, zresztą nie wiem, czy wierzę, bo co mnie w zespole prosili, żebym ja też pisał teksty, ale mając taką konkurencję jak twoja, no to powiedziałem, nie ma sensu, no bo Rafał jest lepszy w pisaniu tekstu. Ale odpowiadając na twoje pytanie, tak. W 83 roku, chyba czy w 85, już nie pamiętam, mój zespół w Jarocinie, czyli kosmetyki Mrs. Pinky, zdobyliśmy właśnie nagrodę szczęście za utwór Miłość na polu minowym. Pamiętam ten numer. Tańczyłem ja też na polu nie minowym, ale buraków. To jakaś aluzja do mnie? Nie, to raczej do mnie. To była aluzja do tego, że chciałem teraz właśnie przejść, w jaki sposób porzuciłeś karierę muzyka, która się tak pięknie rozwijała. Słuchaj, porzuciłem ją najpierw z powodu studiów medycznych. Ponieważ jak byłem na pierwszym roku, to... A skąd w ogóle te studia muzyczne, medyczne w twojej głowie?
Jest to dlatego, że ja w ogóle zawsze się interesowałem genetyką i generalnie biologią. No i poszedłem na studia z zamiarem zostania właściwie naukowcem. Ale powiedzmy, że wydarzyło się coś innego, o czym może później jeszcze porozmawiamy, ale tylko co do tego, co się działo tam z tą muzyką. Otóż na pierwszym roku, właśnie kiedy zacząłem studiować w Warszawie, to ponieważ już mój zespół był trochę znany, czyli ten kosmetyk Miss Pinky, to przyszedł do mnie Kazik Staszewski, czyli jak pewnie wiecie, to jest twórca Kultu, no i zaproponował mi, żebym tam grał z nim. Ale ponieważ no, studia medyczne są ciężkie, więc ja powiedziałem, że mogę maksimum dwa razy w tygodniu mieć próby, a Kazik Staszewski chciał mieć no, właściwie codziennie próby, więc w ten sposób się nie dogadaliśmy. Później jeszcze miałem propozycję, żeby tam grać z Republiką, ale to się też właśnie z powodu studiów nie odbyło. No i na ostatnim roku studiów, właściwie kiedy byłem na medycyna trwa 6 lat, byłem po 5 roku studiów i powstawał ten taki zespół, który się nazywa Wilki. Nie wiem, czy coś wam powiem. Robert Gawliński był liderem tego zespołu. No i Robert... Jest nawet dalej, jest tam gra Smoli, grał na... No więc ja byłem właściwie współzałożycielem też, czyli Robert Gawliński przyszedł do mnie i ja byłem w pierwszym składzie Wilków. No ale ponieważ w tym samym momencie otworzyło się właściwie no, jedno z pierwszych radii takich komercyjnych w Polsce. Ja zacząłem jednocześnie na studiach, jednocześnie w Wilkach będąc, zacząłem być też pracownikiem radia. No i już tutaj wiedziałem, że muszę wybierać. No i powiedziałem sobie, co mi jest bardziej potrzebne i doszedłem do wniosku, że bardziej mnie pociąga jednak kariera radiowa, nazwijmy to, niż bycie wtedy perkusistą początkującego zespołu. Mamy dużo wspólnego, ponieważ ty studiowałeś 6 lat medycyny, a prawie tyle razy starałem się dostać na medycynę. Skończyłem prawo w końcu, ale dobrze, chyba pacjentów, że nie skończyłem tej medycyny. Ale wiesz, w moim przypadku jest podobnie. Chodzi ja o pacjentów. Ale jeśli chodzi o pacjentów, to może rzeczywiście. Nie, chociaż trochę zażartuję, bo w końcu jednak ta medycyna cały czas mi towarzyszy, no nawet do dzisiaj. No dobrze, ale z jednej strony perkusista, a potem lekarz i mimo wszystko porzuciłeś zawód lekarza na rzecz bycia człowiekiem mediów. No wiesz, ale to właściwie był przypadek, dlatego że wyobraźcie sobie taką sytuację, że na początku lat 90., to był początek dosłownie roku 90., wcale nie tak wiele osób mówiło po angielsku, ponieważ ja wcześniej byłem przez jakiś czas w Anglii, więc jak przyjechałem do Polski z powrotem, no to już mówiłem w miarę takim komunikatywnym angielskim. I ponieważ niewiele osób w radiu tak naprawdę mówiło po angielsku, zaproponowano mi... Co dla was dzisiaj może się wydać bardzo nieprawdopodobne. Tak, ale jednak tak było. I żeby unaocznić to, to powiem wam tylko tyle, że ówczesny szef radia zabrał mnie do Stanów Zjednoczonych, tam mieliśmy produkować dżingle do radia. No i zabrał mnie dlatego, że no raz, że ja trochę się interesowałem muzyką, ale też dlatego, że mówiłem po angielsku, żeby tłumaczyć wszystko tym producentom dżingli, jak to zrobić. I byliśmy w hotelu i ten mój szef radia, który był wykształconym człowiekiem, dzwoni do mnie, do mojego pokoju i mówi, słuchaj, mówi, jak jest suszarka po angielsku? Więc możecie sobie wyobrazić, jak, o czym my mówimy. Susza. Tak. No więc i w tamtym momencie zaczęły przyjeżdżać do Polski zachodnie gwiazdy, które wcześniej nigdy w Polsce nie były. I jedną z takich pierwszych osób, które miały przyjechać do Polski, był Sting. I jak ja się dowiedziałem o tym, że Sting ma być, to dokładnie było to w takiej formie, że mój szef mówi do mnie tak, słuchaj, będzie Sting w Polsce, a Radio Z, właśnie dla którego pracowałem, będzie takim patronem medialnym, więc jest szansa, żeby pojechać z nim, zanim on przyjedzie do Polski, zrobić z nim wywiad. Więc, ponieważ ty mówisz po angielsku, to pojedziesz. No i ja w ten sposób poleciałem do Finlandii, gdzie wcześniej właśnie koncertował Sting.
Tam przeżyłem burzliwy romans. Nie wiem, że to jest Stingiem. No ale zrobiłem z nim wywiad, no i to był początek tak naprawdę tej drogi radiowej i to mnie tak wciągnęło. Ale też byłem po prostu bardzo często wysyłany na te wywiady, no i tak właściwie czasowo zostałem już. Ale to jest znowu podobieństwo, bo ja jak wróciłem z Kanady, byłem szefem muzycznym Machiny, tej takiej Machiny. I pierwszą rzeczą, jaką mnie zrobiono, wysłali mnie na wywiad do Lizbony, pamiętam jak dziś. Przeżyłeś go gorący romans? Beastie Boys. I tak, przeżyłem romans z Lizboną i z Portugalią, który trwa do dzisiaj. Słuchaj, ale ty byłeś DJ-em, ty nie byłeś zwykłym dziennikarzem, bo ty zostałeś dyrektorem muzycznym radia. No, musisz mi to wypominać? Nie, tylko duża odpowiedzialność, ponieważ to w jaki sposób kreujesz gusto, tak? No właśnie, ja nie wiem, czy to was interesuje, bo ja często się spotykałem z takim zarzutem, ponieważ Radio Z, które jest w Polsce... Nie, znacie w ogóle Radio Z, czy nie? Okej. Okay. No dobra, w każdym razie... Może nie znają mnie gazetę Rozmowy Rolowane, może znają. No. W każdym razie chodzi o to, że zarzucano często takim osobom jak ja, tak zwanym head of music, w tych radiach komercyjnych, właściwie w Polsce dwa takie walczą ze sobą, czyli Radio Z i RMF, że jak to jest, że my zabijamy na przykład polską muzykę, że generalnie zabijamy gusta. I tutaj chodzi o po prostu niezrozumienie tego, czym jest radio komercyjne. Ja nie uważam, że ja miałem wielki wpływ na kreowanie gustów, bo radio komercyjne raczej niestety musi sprzyjać jak najdłuższemu czasu słuchania. I stąd badania, które robią radia, mówią mniej więcej o tym, w jakim kierunku tą muzykę sprofilować, żeby ludzie długo słuchali radia, a to jest potrzebne po to, żeby reklamodawcy jak najwięcej swoich reklam umieszczali w radiu, bo to jest oczywiście to, o co chodzi w biznesie radiowym, czyli to, żeby radio przynosiło pieniądze, a przynosi je w przypadku radia komercyjnego, które nie jest opłacane z abonamentu, po prostu od reklamodawców. Także ja nie mogę, Rafał, powiedzieć, że ja czuję się jakoś bardzo odpowiedzialny za kreowanie gustów w Polsce. No tak, ale w jakiś sposób ustalanie playlisty to jest kreacja, to jest tworzenie. To trzeba, wiesz, to się nie tylko opiera człowiek na badaniach czy na jakichś wskaźnikach, tylko to jest własna intuicja. No trochę tak, chociaż starałem się tą intuicję odsunąć na dalszy plan, dlatego że ja prywatnie robię zupełnie inną muzykę niż taka, jaka jest w komercyjnym radiu grana. Szczególnie o takim profilu dla słuchaczy już dorosłych. Więc ja sam bardziej wolę muzykę awangardową, a słuchacze tacy masowi za awangardą niespecjalnie przepadają. A powiedz mi tu radio z jednej strony, a kiedy pojawiła się telewizja? W ogóle jakieś pierwsze twoje próby w telewizji? Bo... No moje pierwsze próby w telewizji były od razu właśnie... Moim zdaniem też, jak zaczęliśmy mówić o telewizji, to... Czy ktoś jest z TVP publicznej, że tak coś siadło. No tak, to jest... Dobrze, możemy mówić i bez tego. Tak, od drugą. Mamy. Nie bardzo to działa, ale może jakoś się uratuje. A, tak? Tak. Dobrze, no więc króciutko od razu przypomnę, 98 rok. Chyba ktoś nie chce, żebyś o tym opowiedział, ale na przekór wszystkim opowiedz, proszę cię, Wojtek. Dobrze, Wieczór z Wampirem to była pierwsza moja styczność z telewizją. No i jak się skończyło, to mogę tylko tyle powiedzieć, że no był to sukces. Ale miałeś propozycję też poprowadzenia... Co tak krzyczysz? O, wiem, że nie jesteś już młody. Co mówisz, bo nie słyszę. Słuchaj, taki był program kultowy
milionerzy, tak? Miałeś prowadzić to. No i po co o tym wspomniałeś? Chciałeś sam, powiedziałeś mi, żebym zapytał o to. Już się długi nie pamiętam. Słuchajcie, to prawda. To prawda, chciałem, żeby mnie zapytał. Ale to jest dlatego, że to jest opowieść tak naprawdę, być może wam się przyda, jak w przyszłości, jeżeli trafi wam się jakiś dobry kontrakt, to żebyście się zastanowili nad tym, czy warto podpisywać tak zwaną klauzulę wyłączności. Bo jak ja zacząłem pracować właśnie jako ten wampir, to dano mi do podpisania taką, wydawało mi się korzystną dla mnie umowę. Ta umowa miała... Dziękuję. Bardzo. Ta umowa w moim pojęciu miała pokazywać, jaki ja jestem wartościowy. Mianowicie byłem właściwie przypisany do programu Wieczór z Wampirem poprzez producentów. I opowiadam tą historię drugi raz w życiu, żebyście pomyśleć sobie, czy może wam się taka sytuacja nie zdarzy. I docencie to, drugi raz w życiu w Dublinie. Przyleciał specjalnie, żeby to powiedzieć. No więc to jest tak, że producenci zaproponowali mi, że dostanę w miarę godziwą pensję, ale gdybym chciał opuścić tegoż producenta, to było ich dwóch konkretnie, to będę musiał zapłacić 1 000 000 złotych kary. Mówimy o roku... Kara! Słuchajcie, widzę, że naprawdę Dublin to jest miasto high-tech, ale miasto. Tak, już jest. Jesteśmy już... Tak, przepraszamy na to poza krajem, zakłócenia na łączach. No więc... Dobrze, zostawiam. Edyby, może tam ten problem. No więc okazało się, że to, co ja wziąłem za komplement, czyli że jestem tyle wart, skończyło się właśnie tym, że jak do Polski miano wprowadzić program Milionerzy, to zaproponowano mi, żebym ja go prowadził. No i jak go zobaczyłem jeszcze na takim, jeszcze nie było go w telewizji, tylko po prostu mnie poproszono do TVN-u, żebym przyszedł i zobaczył, czy mi się to podoba. No więc jak zobaczyłem ten format, to pomyślałem sobie, że to jest idealnie dla kogoś, kto się interesuje trochę nauką, że to jest fajny program i że to na pewno będzie hit. Ty zdrajca. No więc mówię, no dobrze, no to ja chętnie poprowadzę, tym bardziej, że zostałem mamiony takimi... Rafał, zostaw. Wielkimi pieniędzmi, że jeżeli tam ten program będzie miał sukces, no to ja też dostanę duże pieniądze, więc mówię, super, fajnie. No i skończyło się to tym, że ja mówię, jestem gotów, tylko jest taka sprawa, że trzeba by mnie wykupić. No to panowie z TVN-u mówią, a za ile trzeba cię wybrać? No to ja mówię, że za 1 000 000. No to myśleli, że ja w ogóle żartuję, no bo... Bo tu... milionerzy, milionowie. No więc... Nie, nie, to już były te pieniądze. Wy nie, po angielsku tak aż nie mówię, denominacja. No i... Wtedy oni zrezygnowali. No i zrobili casting i wtedy Hubert Urbański został prowadzącym. A ja muszę powiedzieć, że ja trochę żałowałem, aż do momentu, kiedy parę lat później byłem we Włoszech i siedzę sobie gdzieś po prostu przy pizzy. No i widzę, że tam jakaś polska rodzina tak zerka na mnie. No i w końcu pytają, czy ja to ja. Więc ja mówię, no ja myślę, że ja to ja. No to oni wtedy mówią, panie Hubercie, naprawdę świetny prosty. To są bardzo, bardzo ciekawe historie, bo tutaj opowiem inną z mojego doświadczenia, które jest jakby na... To będzie historia, która jak tu... To jest dobre miejsce, żeby to opowiedzieć. Idę sobie ulicą, idzie młodzież i
ta młodzież z panią nauczycielką, możemy sobie z panem zdjęcie zrobić, no to ja oczywiście pozuję i oni tak... Chodź bliżej! Podchodzą do mnie i mówią, czy mogę sobie, możemy sobie z panem zrobić zdjęcie. To ja oczywiście uwielbiam robić sobie z wami zdjęcie. Cała klasa staje, pani nauczycielka robi zdjęcie, a oni do mnie, panie Jurku, bo my zbieramy cały czas na nawiasem mówiąc, dwa dni temu byłem w Wirtualnej Polsce i tak w programie i przede mną był Jurek i gdyś wiedział, że jadę do Dublina, prosił pozdrowić i zawsze mówi, i do mnie coś takiego mówi, ale masz fajnie, ja bym też tam chciał pojechać. A słyszałem, że jest zapraszany co roku, tak mam nadzieję, że w końcu pojawi się w Dublinie, tak już? Jeden będzie działał, to... Czyli ja będę... Recesja jest. To ja już pójdę. Słuchajcie, no to myślę, że żeby jeszcze takim... A propos tego, jak tam biorą nas za innych osób, za inne osoby, to opowiem taką historię, która dotyczy naszego zespołu. Bo jak wiecie, przyjechaliśmy tutaj, żeby dać koncert z Poparzonymi Kałamszy. No i z tym wiąże się też, ale to jeszcze nie teraz, to jutro. I z tym wiąże się, no wiele historii śmiesznych się przytrafiło nam, ale jedna właśnie dokładnie jest taka, że w czasie, kiedy no, jedzie się takim busikiem, a jeździmy po Polsce dosyć dużo, to co jakiś czas oczywiście trzeba się zatrzymać, żeby się wysikać. No i my jesteśmy kulturalni, więc staramy się nie sikać pod drzewami, gdzie popadnie. No i jedziemy sobie kiedyś budowano... Tak, jedziemy sobie kiedyś w okolicach Kielc, budowano wtedy obwodnicę Kielc, która już teraz od tam chyba 2 czy 3 lat funkcjonuje, ale powiedzmy, że to było w czasie budowy, no jakieś tam 3 lata temu. No i jedziemy, już naprawdę nas przycisnęło, jest nas 7 w zespole, więc patrzymy i właśnie dokładnie przy tej obwodnicy no, stał cały ten sprzęt budowlany i pilnował tego taki cieć, który obok swojej malutkiej budki miał tojtoja. Więc my zobaczyliśmy tego tojtoja, zatrzymujemy się, no i tam nasz kierowca pyta, czy moglibyśmy skorzystać z tego tojtoja. Więc ten cieć wyszedł, taki naprawdę klasyczny polski Janusz, bąchy, wszystko. Miał w ogóle pieska. To jest dla mnie naprawdę zastanawiające, bo raczej myślę, że to był kompan niż pies obronny, no bo ledwo co od ziemi odstawał. No to są takie jamy, które... Podejść, no podejść! No. Za oko łapie. Tak, jak w Jarosiku, no. No i... Więc ten cieć popatrzył, tak mówi, no dobra. No więc my wychodzimy z tego busiku i tam po kolei wchodzimy do tego tojtoja. No i pierwszy poszedł nasz wokalista, wychodzi z tojtoja, no i stanął sobie, ponieważ pali papierosy, no to zaczyna palić. No i ten Janusz, no będzie, podchodzi do tego naszego wokalisty, no też sobie zapalił. No i w tym czasie Jacek Kret, który grał nas w zespole, był w tojtoju, wychodzi. Nie? No i wychodzi, a Kret, Janusz pyta naszego wokalistę, to był Kret? No to Romek, czyli nasz wokalista, mówi, no to był Kret. Za chwilę ja wychodzę, mijam ich, no i słyszę, tak kątem ucha, jak to się mówi. A to Jagielski? No to Romek mówi, no to Jagielski. A cieć mówi, chuja tam Jagielski, Jagielski jest większy. Samolocie ten pomysł, który na obok mnie siedział, też to widzicie, to powiedział, wiesz? Powiedział, że ty jesteś, on to chciał do mnie, że jestem mniejszy, a ty jesteś większy. Nie wiem, co miał na myśli. Dobra, nieważne. Słuchaj, jest coś takiego, że przeczytałem i obserwowałem oczywiście, że prowadziłeś specyficzne programy w telewizji. Mówię tutaj o tak zwanej telewizji śniadaniowej. Możesz opowiedzieć o tym, jakie masz z perspektywy jakiegoś czasu refleksje na ten temat i może opowiesz jakieś, jak to ty potrafisz, jakieś fajne anegdoty? Dawaj, mówię.
Słuchajcie, więc naprawdę jest tak, że telewizja śniadaniowa nigdy raczej by mi nie przyszła do głowy, gdyby nie to, że byłem kiedyś w Stanach i usłyszałem fragment malutki rozmowy właśnie w takiej telewizji śniadaniowej. Dosłownie było to, nie wiem, 30 sekund. I to było mniej więcej coś takiego. Tam facet, który prowadził, zwrócił się do gościa, który opisuje pogodę. No i mówi mniej więcej tak. I to był właśnie fragment, który ja usłyszałem. How about the weather? Na co prowadzący pogodę mówi tak. What about it? I wiecie co, to mnie zachwyciło, że można sobie na żywo w telewizji po prostu robić tego typu wycieczki. I kiedy jakieś, no nie wiem, 7 czy 8 lat później dostałem propozycję, żeby prowadzić program najpierw w TVN-ie, a później w telewizyjnej dwójce, nie takiej jak dzisiejszej, tylko jeszcze dobrej, to pomyślałem sobie, że dobra, zobaczę, co mi szkodzi. I muszę powiedzieć, że zdarzyły się tam przynajmniej 2 lub 3 w moim pojęciu niezwykłe zdarzenia, które usprawiedliwiają moją, szczerze mówiąc, raczej dobrą opinię na temat programów takich śniadaniowych. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, że no jak wiecie, już jestem po medycynie i taka historia, która dotyczy medycyny. Otóż jest taka choroba, która się nazywa mukowiscydoza. I ona generalnie polega na tym, że wszystkie płyny, które produkuje nasz organizm, ale w szczególności te dotyczące nawilżania płuc, z powodu braku jednego enzymu te wszystkie płyny się robią gęste. I człowiek, który ma tą chorobę, ciężko mu się oddycha. I właściwie pomijając leki, które tam powodują rozrzedzanie tej wydzieliny, żeby się dobrze oddychało, to jest jeszcze bardzo taki prosty sposób, którego każdy chory na mukowiscydozę musi przestrzegać, żeby w miarę normalnie żył. I ten sposób polega na tym, że co jakiś czas opukuje się płuca po to, żeby właśnie lepiej się oddychało. No i swojego czasu czytałem książkę, którą napisał Atul Gawande. To jest taki facet, który był prywatnym lekarzem Billa Clintona. Generalnie był takim, można powiedzieć, odpowiednikiem ministra zdrowia w Stanach Zjednoczonych. I Atul Gawande napisał, że w którymś momencie zastanowiło go, dlaczego jest w Stanach 17 ośrodków, które się zajmują leczeniem tej mukowiscydozy. Dlaczego one wszystkie razem podają zbiorczo, jaka jest średnia długość życia ludzi z mukowiscydozą? No i ta średnia długość życia wynosiła w tym wypadku 33 lata. W momencie, kiedy tą chorobę odkryto, czy tam opisano po raz pierwszy, to był mniej więcej rok 53, to średnia długość życia z tą chorobą wynosiła 3 lata. Czyli mówiąc krótko, dziecko się rodziło i praktycznie w wieku 3 lat umierało. No, dzięki tam postępowi medycyny doszli do tego, że to jest właśnie te 33 lata. Ale dlaczego wszystkie te 17 ośrodków podawało te dane zbiorcze? No więc ten Atul Gawande się tym zainteresował, jako ten, nazwijmy to, minister zdrowia i zażądał szczegółowych raportów z poszczególnych ośrodków. No i okazało się, że oni dlatego robili to zbiorczo, ponieważ były bardzo duże różnice między ośrodkami. Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko na przykład rodzi się, powiedzmy, że w południowej Karolinie, i ze względu na rejonizację, no, trafia do takiego ośrodka. I tam szansa na to, że będzie żyło dłużej niż 17 lat, jest prawie żadna. Bo 90% ludzi z tą chorobą dożywało 17 lat. Z kolei w najlepszym ośrodku najstarszy pacjent miał prawie 80 lat. No więc ten Atul Gawande pojechał do tego ośrodka najlepszego, żeby zobaczyć, dlaczego ten ośrodek ma takie dobre wyniki i wprowadzić ewentualnie tą diagnozę i sposób leczenia we wszystkich pozostałych ośrodkach. No i okazało się, że tam w tym ośrodku, gdzie ludzie mają najdłuższy czas przeżycia, pracuje lekarz, który, można powiedzieć, no tak, jakbyśmy powiedzieli, jest nim takim jak Jurek Owsiak dla orkiestry, czyli po prostu pracował z pasją. I ten facet wymyślił kamizelkę, która człowiek, który ma mukowiscydozę, po prostu zakłada na siebie i ta kamizelka w czasie również snu
masuje go w taki sposób, że on jest jakby przez całą dobę, można powiedzieć, dopieszczony i przez to po prostu lepiej wentylowany i lepiej i dłużej mu się żyje. I opowiadam tą długą historię z jednego powodu, że właśnie w programie telewizji śniadaniowej trafiłem na tego faceta, Amerykanina, który przyjechał do Polski akurat zupełnie z innego powodu. Był tam na takim kongresie lekarskim, ale ja go zaprosiłem do programu, dlatego że uznałem, że to jest akurat jedna z osób, które po prostu chciałbym poznać. Nie jakiś muzyk, nie jakiś aktor, z takimi osobami wielokrotnie robiłem wywiady, ale właśnie ktoś, kto jest ze świata nauki i kto jest niedoceniony. A ta jego kamizelka w tej chwili już jest sprzedawana na całym świecie. Uznałem, że to jest no coś, co naprawdę ratuje życie ludziom w dużych ilościach. Więc to było pierwsze. Druga rzecz to była... A zadałeś to pytanie takie, co usłyszałeś? Czy to pytanie zadałeś prowadzącemu prognozę pogody? Nie zadałem, ale jeszcze wszystko przede mną. Więc no to jedno ze zdarzeń. Drugie zdarzenie było takie, że swojego czasu przyjechał do programu facet, który był bezrobotnym. Właściwie w czasie, kiedy już przyjechał do programu, już nie był bezrobotnym, ale jeszcze rok wcześniej był bezrobotny. I poszedł na jednodniowy kurs manikiru i pedikiru. Facet. Wpadł na pomysł, że zamiast tradycyjnych salonów manikiru i pedikiru zrobi taki, no ponieważ kobiety częściej przychodzą do takich salonów, zrobi taki, gdzie obsługa jest wyłącznie męska. To był gość z Opola. No i okazało się to sukcesem. I on wkrótce po tym, jak dostał tam jeszcze dofinansowanie na otworzenie pierwszego z tych saloników, wkrótce potem w ciągu roku miał już 3. No i tutaj znowu się to wiąże trochę z tym moim wykształceniem medycznym, dlatego że ten facet, wyobraźcie sobie, kompletny laik, jeśli chodzi o medycynę, natknął się na problem. No, przepraszam, że to powiem, ale no, myślę, że warte jest to wspomnienie. Otóż dosyć często u kobiet jest problem, który się nazywa wrastające paznokcie. I szczególnie to jest bolesne, jeżeli komuś wrastają te paznokcie u palców stóp. No i ponieważ właśnie ten facet był kompletnym laikiem i przyszła do niego kobieta, która miała ten problem, więc on podszedł do tego inaczej, niż ja bym poszedł. Mianowicie, ja nauczony byłem na studiach, że jeżeli jest taki problem, to podaje się maść z antybiotykiem, mniej więcej przez tam około 10 dni do 2 tygodni, po czym niestety, przepraszam znowu, że to powiem, trzeba ten paznokieć zerwać. I on potem przez jakieś pół roku do roku odrasta. Ale problem może się powtórzyć. A ten facet, który, jak mówię, jeszcze do niedawna był bezrobotny i nie miał o tym najmniejszego pojęcia, podszedł do tego w sposób czysto mechaniczny. Po prostu nie znał medycznego sposobu i wymyślił urządzenie, no nie będę go tutaj opisywał, które kosztowało go 20 zł. Było to mniej więcej coś takiego w rodzaju małego imadełka, którym on podważał po prostu ten paznokieć. Okazało się, że wkrótce zadowolona klientka, której pomogło to, powiedziała tam swoim znajomym i miał grupę 20 czy 30 kobiet, które przychodziły właśnie jako nowe klientki z tym problemem. I facet się tym zainteresował na tyle, że przeszukał internet w poszukiwaniu, czy jest już na rynku podobne urządzenie. Okazało się, że nie ma. I on opisał to urządzenie w internecie. I jest taka firma, która się nazywa Solinger. Nie wiem, czy się zetknęliście. Oni produkują wszystkie takie narzędzia, no tam noże, pilniki i tak dalej. I robią też cążki do paznokci. I oni się z nim skontaktowali, czy on by nie odsprzedał tego, bo on zastrzegł to w urzędzie patentowym. Przypominam, 20 zł go kosztowało. I on to zastrzegł. I oni się do niego zgłosili, czy on by nie odsprzedał im patentu. I ja mówię, no i co, ja odsprzedałeś? On mówi, nie, jesteśmy właściwie w trakcie negocjacji, ale chyba im tego nie sprzedał. A ja mówię, a jaką sumę ci zaproponowali? No i jak myślicie, jaką sumę dostał facet, który wymyślił takie urządzenie? To było, od razu mówię, 2010-2011 rok. Jak myślicie, jaka suma? 4 miliony. 4 miliony, tak? Ktoś jeszcze? Kto zgadnie, wystawia nam piwo. A konkretnie mnie.
Słuchajcie, 32 miliony euro odstępnego. Więc, no te oklaski to nie dla mnie. To można powiedzieć, że to palec Boży. Tak. W każdym razie opowiadam też tą historię, dlatego że ona ma no, dla mnie podwójne znaczenie. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że właśnie to, że czasami człowiek no nie wie, co go spotka, prawda? Ale druga rzecz, że czasami wykształcenie przeszkadza w niektórych rozwiązaniu niektórych problemów i naprawdę trzeba podejść do tego jakby od dupy strony, że tak powiem. No dobra, to już trzecią historię. Króciutko tylko opowiem już, ile Rafał daje mikrofon. Nie, ja sobie mówię. Nie, już kończę. Nie. Bardzo fajnie, bo ja sobie tak pomyślałem, bo ty tak fajnie mówisz, bo może mi coś umknęło, ale ty napisałeś książki już jakąś? Umknęło ci, nie napisałem. Nie napisałem, spokojnie. No właśnie chciałem się spytać, bo może powinieneś. Słuchajcie, to pytanie Rafała prawdopodobnie bierze się stąd, że nawet Rafał zrobił ten sam błąd, który zrobiła kiedyś moja była dziewczyna, która mieszka na stałe w Holandii. Rozstaliśmy się, zanim ja zacząłem swoją karierę, nazwijmy to radiowo-telewizyjną. I ona przyjechała po 12 latach i mówi do mnie tak. Słuchaj, jak ty to wszystko robisz, że tutaj masz program w telewizji, piszesz jeszcze w gazecie, jeździsz po krajach afrykańskich itd. No i ja po tym wszystkim zrobiłem program jeszcze z innymi dwoma Wojciechami Jagielskimi. Jeden napisał tekst, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka piosenka Jesteś lekiem na całe zło. Więc to jest właśnie tekst Wojciecha Jagielskiego, ale nie mój. A drugi facet, który też się nazywa Wojciech Jagielski, to jest były korespondent Gazety Wyborczej, ale generalnie taki znany korespondent z krajów ogarniętych różnego rodzaju wojnami. Reporter taki, który pisze. Nikę, taki znany. I też właśnie często mnie też pytali, pytając o tobie, o ciebie. Słuchaj, on tak jeździ po tym świecie, dlatego widzę, że ty też miałeś tego. Tak, z tym reporterem mam to wspólnego, że jeżdżę po świecie, aczkolwiek zupełnie inne miejsca. No więc to tyle. Więc wyjaśniam, ponieważ jestem słowny, więc trzecia rzecz, która się zdarzyła podczas takiego programu, to było coś takiego. W Warszawie organizowano taki festiwal filmów dokumentalnych i przyjechał niemiecki reżyser, który zrobił film pod tytułem Ogień. I w trakcie, kiedy rozmawiałem z nim, ja wtedy z Beatą Sadowską prowadziłem program, w trakcie, kiedy rozmawialiśmy z tym niemieckim reżyserem, ja mówię, o czym jest twój film pod tytułem Ogień? I w tym momencie włączają się syreny, normalnie alarm taki przeciwogniowy w telewizji. Więc przez moment myślałem, że to jest kwestia producenta, który, żeby zaakcentować to, że to jest film o ogniu, włączył syreny. Trochę się zdziwiłem, bo jednak jest to dosyć nietypowe, żeby w programie na żywo, w telewizji włączały się syreny przeciwogniowe. No więc tam rozmawiamy dalej. Jeszcze jakieś 15-20 sekund, po czym wpada na salę strażnik i mówi tak. Wypierdalać! Ogień! Walka o ogień, taki głupi najpierw. Ogniem i mieczem. Teraz chyba pora by dojść do takiego pytania dotyczącego zespołu, w którym grasz na perkusji. Otóż Poparzeni Kawą 3, to chyba ty wymyśliłeś tę nazwę. Tak? Byś mógł powiedzieć publiczności, skąd się wzięła taka nazwa. Ja często jestem pytany o to, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć. Może przy okazji będę mądrzejszy po tym spotkaniu. Daję ci trochę odpocząć, dlatego wolno mówię. Także jakbyś mógł wyjaśnić genezę nazwy Poparzeni Kawą 3. Dobrze. Ale czemu kłamałeś, że nie wiesz, jaka jest geneza? Przecież już mnie kiedyś w radiu pytałeś o to, ja ci powiedziałem. Ale jestem stary. Jestem stary i nie rozumiem, co do mnie mówią.
Słuchajcie, no króciutko. Chodziło o to, nie wiem, czy wy lubicie takie abstrakcyjne komedie, na przykład Leci z nami pilot, Spokojnie to tylko awaria, albo Naga broń 33, 1/3. Znacie takie filmy? No więc właśnie na filmie Naga broń 33, 1/3 jest taki fragment, w którym Leslie Nielsen stoi w jakimś miejscu i w tle, bo to jest w ogóle film, który trzeba wielokrotnie oglądać, żeby wszystkie gagi zauważyć. I w tle gdzieś tam za nim jest plakat, który reklamuje film Loki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na tym plakacie Sylwester Stallone już jest strasznie stary i jest napisane Rocky 65. No więc, ponieważ też w tym samym czasie gdzieś tam, jak oglądałem tą Nagą broń i zobaczyłem ten plakat z tym starym Rocky, zobaczyłem również plakat do kolejnego filmu z serii Piła. Nie wiem, czy pamiętacie taki horror, tam Piła 3, 4, 5. No i tak sobie, nie, to był chyba tu Piła. Nie wiem, czy mechaniczny. Dokładnie tam teksańska masakra, tak, Piłą mechaniczną. Coś takiego. W każdym razie... O to miasto ci chodzi, Piła. Nie, chodzi mi o tą kobietę, która piła. W każdym razie, ostatecznie mieszanina tego wszystkiego w mojej głowie to tak, o Jezu, jaki straszny ten horror, znowu ta Piła ileś tam. I sobie pomyślałem, no tak, Poparzeni kawą 3. I to właściwie było tyle. No i jak zrobiliśmy taką rozmowę w zespole, jaka nazwa będzie najbardziej idiotyczna, no to zwyciężyłem. I to jest też zasadzie tyle. Chciałbym Ci z tego miejsca podziękować, bo nazwa rzeczywiście jest na tyle intrygująca, że wszyscy chcą posłuchać piosenek. To prawda, ja jeszcze tylko dodam, że były też inne. Niektóre również mojego autorstwa, na przykład Ktoś strzelał do tramwaju albo Kluczem po maździe, ale doszliśmy do wniosku, że pozostaniemy przy tamtych. Również Plastikowy piecyk gazowy się pojawiał, ale był równie bez sensu. No to teraz by pana zapytać, jak to się narodziło, ponieważ wiadomo, że wszyscy jesteśmy jakby związani z mediami. Każdy z chłopaków, z muzyków pracuje w rozmaitych rozgłośniach, w rozmaitych domach mediowych, dziennikarze, nie tylko dziennikarze. Jak to, co was skłoniło, żeby wspólnie grać i jak to się zaczęło? Typu pierwsza próba, pierwsze kontakty, pierwsze fałszywe nuty, no i pierwszy raz w ogóle, jest zawsze interesujący. Wiecie co, ja mam tylko jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy was naprawdę to interesuje, jak zespół powstał? Ale tak serio, tak? Dobrze, no to króciutko, znowu, żeby nie... Zrobimy głosowanie jak w sali kolumnowej? No to będzie nieważne, albo odpowiedź będzie nieważna. Więc chodziło o następującą sprawę. Nie wiem, czy, ponieważ wy już tutaj mieszkacie, nie wiem, jak często jesteście w Polsce, ale kilka lat temu w Polsce była dosyć słynna afera, kiedy okazało się, że dziennikarze byli podsłuchiwani, ich telefony były po prostu na podsłuchu i to CBS robiło. No i wyobraźcie sobie, że na 10 nazwisk, które były publikowane jako ci topowi dziennikarze w Polsce, to z tych 10 nazwisk, które były na podsłuchach, to dwóch jest w naszym zespole. Więc jesteśmy, można powiedzieć, nieprzyjemnie naznaczeni przez władzę. Jesteśmy słuchani. Chociaż nie w tym znaczeniu. No i sprawa wyglądała w ten sposób. 11 lat temu, po 15 mniej więcej latach przerwy w graniu, pomyślałem sobie, że jednak mam ochotę nie tylko programować muzykę w radiu, ale po prostu ją tworzyć. Więc podszedłem do chłopaka, który jest naszym basistą, a który grał w jakimś innym zespole. Poznacie basistę po tym, że ma takie mocno kręcone włosy. A, jest. Tak. A, jesteś, no rzeczywiście. No i jest malutki, więc to dlatego. No i mówię, słuchaj, ponieważ ty grałeś w zespole, czy tam grasz w zespole, to może byśmy zrobili próby. No i on mówi, no dobra, no ponieważ ja jestem basistą, ty jesteś perkusistą, no to taki był początek naszego wspólnego grania. I potem
jakby różne konfiguracje się tam zdarzały, już teraz je pominę. Powiem tylko, że przez moment wokalistą był taki również znany dziennikarz, który się nazywa Mikołaj Lizut. No i Mikołaj właściwie wyjaśnił, co jest znaną regułą, dlaczego w ogóle powstają zespoły rockowe. I powiem krótko, wcale nie chodzi o to, że w duszy jakoś tam bardzo gra tam chęć pokazania piękna muzyki, po prostu chodzi o dupy. Czyli mówiąc krótko, jeżeli myślicie, że wokalista Aerosmith rzeczywiście chce przekazać piękne teksty, to nie, on chce po prostu przekazać te piękne teksty właściwej kobiecie. I prawda jest taka, jak powiedział Richard Dawkins, nie wiem czy znacie faceta, to jest gość, który jest takim najbardziej chyba znanym na świecie ateistą i piewcą ateizmu. To jest wykładowca na Oxfordzie, tam jest ewolucjonistą. I niedawno czytałem z nim wywiad, to jest gość, który już w tej chwili ma tam chyba 76 lat. Jak go zapytano, ponieważ on wielokrotnie był atakowany ze względu na te swoje poglądy, i go zapytała dziennikarka, czy on czegoś żałuje, czy gdyby mógł cofnąć czas, to coś by zmienił. On powiedział, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to nie, ale po prostu częściej uprawiałbym seks. I ja tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle coś robimy, no to w gruncie rzeczy i tak cokolwiek byśmy nie robili, to właściwie chodzi o to, żeby trafić na właściwą osobę. I odpowiadając dalej na pytanie, jak tam ten zespół się kształtował, no to powiem tylko tyle, że wspomniany właśnie basista zaprosił później swoich kolegów z sali sejmowej. Wtedy oni pracowali w RMF-ie. I to właściwie był trzon naszego zespołu, do którego jeszcze później dołączyło dwóch obecnych muzyków, z których jeden jest, nie jest właściwie dziennikarzem, jest natomiast organistą w kościele. Ale jest dosyć niezwykłą postacią, bo jest w Warszawie znany taki kościół na Bielanach i on gra tam na organach, jak sam mówi, do ślubów, czyli do zaślubin, a czasami do pogrzebów, czyli jak mówi, na zasklepianie. Ja mówię dlatego, że jest dosyć niezwykłą osobą, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o to, co on robi, potrafi grać jedną ręką na organach, a na trąbce drugą ręką. Czasami nawet dwie różne piosenki, co jest dosyć niespotykane. Potrafi z organami zrobić wszystko. Ale Rafał, my też już wiele trenowaliśmy i też potrafiliśmy. W każdym razie, no jest jeszcze Kretek, który jest w ogóle osobowością samą w sobie, ale to poznacie go prawdopodobnie podczas koncertu, bo warto na niego popatrzeć. Jak to mówią, w pewnym momencie się przekonacie, że jest to człowiek wycieraczka. Na czym dokładnie będzie to polegało, to zapraszam na koncert. Właśnie, zapraszam na koncert, a zawsze na takich spotkaniach, wiesz, dochodzi do takiego momentu, że oddaje się głos publiczności, pytania z sali. Zawsze opowiadał mi Janusz Głowacki, kiedyś miał swój wieczór autorski w Domu Kultury i pani skończyła z nim rozmowę i pani pyta, czy są jakieś rozmowy, pytania z sali i taki wstaje chłopak i tak mówi, a tam stał bilard. Mówi, słuchajcie, wiecie co, robiłoby wam, jakbym się pograł teraz? To było pytanie, ale mam nadzieję, że są inne pytania do Wojtka Jagielskiego. Ja będę, a tu jak na, weź kiedyś, ty księdza grałeś, nie? Grałeś, jaki to był w filmie? Kiepski grałeś księdza. No i co, jako ksiądz jesteś dobry w tym? Kiepski. Ja ostatnio byłem księdza, grałem w teledysku naszym, chcę sobie życie z tobą zmarnować i naprawdę się odnalazłem, wiesz? Wiesz, jak tak patrzę na ciebie, to rzeczywiście jesteś, jeśli chodzi o pedofilię, to raczej by ci pasowało. No ja nie będę dyskutował, widząc tutaj parę... O, zawsze byłem tym ministrantem, przechodziło, nie, może nie weszliśmy teraz. Przejdę się po sali tak z mikrofonem, czy nie? Tak. Czy są jakieś pytania do naszego bohatera dzisiejszego wieczoru? Widzę was rąk. O, jest. Tam widzę już, tak? Proszę. Nie idź tam. Cześć. Piotr z tej strony. Chciałem się zapytać, ulubione miasto w Polsce, dlaczego i takie, którego
Nie lubisz omijasz i dlaczego? Teraz ja będę prowadził transmisję, to jest polega na tym transmisja radiowa. Leci głos, dociera do kolesia i on odpowiada na żywo. Jedno i drugie to jest Zduńska Wola. Zduńska Wola, no bo tam się wychowywałem i mam sentyment do raczej małych miast, więc stąd lubię. Natomiast nie lubię, ponieważ jest to jedno z najbardziej zatrutych miast w ogóle w całej Europie. Ku mojemu zdumieniu, nie wiem, czy widzieliście, że ostatnio w Polsce jest dosyć często omawiany problem smogu. No i ja ku mojemu zdumieniu zobaczyłem taką listę 50 najbardziej zatrutych miast w Europie. I wcale nie Kraków, ani nawet nie Warszawa, tylko właśnie Zduńska Wola jest wielokrotnie bardziej narażona na tego typu nieprzyjemne historie. Więc z przykrością stwierdzam, ponieważ nadal mieszka tam moja mama, że muszę coś z tym zrobić. Nie wiem jeszcze co. A propos smoku, to ostatnio przewietrzyłem mieszkanie i potem musiałem odkurzać zaraz. Ktoś jeszcze? Jakieś pytanie? O, proszę. Ja chciałam pozdrowić, bo jestem ze Zduńskiej Woli też. No dobrze, co ty na to? Słyszałaś, jakie są motywy bycia w zespole? Zapraszam. Ktoś jeszcze? Wojtek, a jakie ty... Michał, jakie dziewczyny lubisz? Słuchajcie, no nie męczmy ptaka, to znaczy publiczności. Jeżeli nie macie pytań, no to dziękuję, a jeżeli jeszcze chcecie, no to 30 sekund na namyślenie się. Zaczynam odliczać, bo 30 sekund to nie wiem, czy wiecie, że po angielsku jak ktoś mówi wait a moment, to właśnie według definicji angielskiej to moment to jest 30 sekund. To jaką muzykę słuchasz? Proszę głośniej, najpierw pani, a pan za chwilę. Ja pamiętam twoje pytanie. Spoko. Czy byliśmy gdzie? A, czy piliśmy Guinnessa. Ja jakieś 2-3 lata temu piłem właśnie w Dublinie. Piłem. Przed chwilą. Bardzo fajnie. Pytałeś się, jakiej muzy słuchasz, tak? Tutaj padło pytanie z prawej strony. No to prywatnie to... Można powiedzieć, że dzieli się to na dwa nurty. Mianowicie taka w miarę współczesna muzyka, no to jest moim ulubionym zespołem jest Rammstein. Ale też ze starszej takiej stajni, powiedzmy, bardzo lubię takie zespoły, nazwijmy troszkę opierające się jakoś o romantyzm. Mianowicie popularny no to Depeche Mode, ale wcześniej jeszcze bardzo lubiłem Dead Can Dance. Tego typu rzeczy, które są połączeniem trochę piękna, trochę strachu, trochę grozy. Ale mam też parę takich zespołów, które myślę, że są mniej znane, które do dzisiaj zdarza mi się słuchać, na przykład Scrapping Pitus of the Will. Takie rzeczywiście, no powiedzmy, że awangardowe. Jest to muzyka rockowa gdzieś tam, no, Swans, ale to już takie starocie. Natomiast teraz ze współczesnej muzyki dosyć dużo lubię słuchać muzyki filmowej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę. Tylko na chwilę zadam zaraz pytanie, tylko będziemy mieć do wylicytowania kalendarz, który panowie tu podpiszą i inni członkowie zespołu. Aby to nie jest takie, panie Wojtku, bo powiedział pan, że w telewizji śniadaniowej miał pan dużo do czynienia z różnymi gwiazdami. Pytanie jest, czy celebryci celebredzą? Strasznie. Włączając to mnie. Nie, więc słuchajcie, rzeczywiście jest problem z tym, że jeżeli tak jak ja, jako w miarę powiedzmy no tam 30-latek, miałem pojęcie o tym, że ktoś, kogo bardzo lubię, na przykład jakiegoś znanego aktora i spotykam go później w życiu i jestem zdziwiony tym, jaki to jest bardzo często pusty człowiek. I niewiele ma do powiedzenia, właściwie nie bardzo umie obserwować życie. Więc często zdarza się, że tak celebryci, a w szczególności ci, którzy są wylansowani właściwie przez internet, ze względu na to, że gdzieś tam bywają, a nie naprawdę mają jakieś osiągnięcia artystyczne,
no to ciężko tutaj bywa. Ale też, żeby było z drugiej strony sprawiedliwie, muszę powiedzieć, że jest jakieś 2-3% osób, które są po prostu niezwykłymi zupełnie personami i spotkanie z takimi osobami zawsze się pamięta. I... Dzięki. No widzisz, Rafał, jak ty się zaczął mnie znaleźć. No i tutaj tylko podam wam jeszcze jeden przykład, taką malutką anegdotkę. Otóż jest taki ciężko doświadczony przez życie facet, który się nazywa Paweł Babrzecki. Nie wiem, czy kojarzycie gościa, ale najwyżej sobie wygooglujecie, jeżeli będziecie mieli ochotę. To jest aktor, który gra w takich często sitcomach. Generalnie jest uważany za takiego kogoś, kto no, jest śmieszny. W rzeczywistości jego życie było bardzo tragiczne. Ma córkę, która jest upośledzona, zmarła mu żona, a wcześniej jego ojciec został w słynnej tak zwanej aferze mięsnej skazany na karę śmierci przez no, władców PZPR-u. I właściwie on sam wychowuje tą córkę. I teraz, kiedy już jest ponad 60-letnim facetem, udało mu się poznać podczas podróży do Stanów Zjednoczonych taką lekarkę, Polkę z pochodzenia. No i ostatecznie wziął całkiem niedawno, tam 2 lata temu, ślub z nią. I teraz jego życie mogłoby być szczęśliwe, gdyby nie to, że kiedy do niej leciał, miał przesiadkę w Kanadzie. No i czekał właściwie przy już wejściu do samolotu. Trochę tam się zaczytał i to był samolot, który właśnie już tam z Toronto miał go przewieźć do Chicago, gdzie mieszka jego żona. No i okazuje się, że nie bardzo jakoś tam ten czas tak leci i on w końcu podchodzi do stewardessy i mówi, no co się dzieje z tym samolotem, już jest pół godziny opóźnienia. A ona mówi, tak, samolot już odleciał. A to mówi, no jak to odleciał, no przecież ja jestem tutaj, siedzę, no czekam, no co się stało? No a ta stewardessa mówi, no ale... No przecież myśmy nawet wzywali brakującego pasażera. On mówi, jak to wzywaliście? No to ona mu mówi tak. Mr. Wojki, Mr. Wojki. To był pan Babrzecki. A twojego nazwiska nie było. Tak? Jak? No wiesz, Dżegielski to jest normalne, ale najlepsze jest imię. Bo Wojtek raczej jest rzadko spotykany po angielsku, więc w czasie, kiedy byłem w Anglii, byłem wszystkim, co sobie wyobrażacie, ale osobiście najbardziej nie cieszyłem się z tego, jak mówiono do mnie, Vortex, co było w tamtym czasie proszkiem do zmywania właściwie no, kibli. No i to właśnie dobry moment, żebyśmy zrobić licytację. Kalendarz, proszę bardzo, kalendarz z podpisami zespołu. Ginger, ale ty masz wokal. No, dziękuję. Właśnie przedstawiam Ginger. Przedstawiam kalendarz, to jest Wojtek. Jaka jest cena wywoławcza, przepraszam? Od piątki zaczniemy. Od piątki, co by to miało nie znaczyć? Piątka. Piątka i ile? Piątka. Pięć. Mamy pięć. Mamy pięć, aha, mamy pięć. Myślałem, że już 10, nie? Bo to tak... Czy nie bawmy się, tak jest 5, to 10? 10 tutaj? 10 jest 10, jest 10. 15, widzę 15, widzę 15, widzę 20, 20, 25, 30, 35, 35, 40, 40. Fajnie, żeby mówić, bo ja nie umiem liczyć. 40 po raz pierwszy, 45, 50, 50 po raz pierwszy, 55, 55 po raz pierwszy, 55, 60, 65, kto da 65, jubileuszowy, 20, 70, 70 po raz pierwszy, piękny kalendarz z podpisami. 75 jest pod 80. Czuję, że do 100 dojdziemy. Tak, to 90, nie, 85 tu jesteśmy, tak? Zostaliśmy na jakim? 80, 85. 85 po raz pierwszy, 80. 90. Jak? 95
95, jakie to piękne! 95! 100! No! Brawo! Jest 100! Po raz pierwszy, 100 po raz drugi. Kto da 110? 105, no po co tam 105? 110. Ile było dalmatyczyku? 101. To nie, to było 100, po raz pierwszy 100, po raz drugi 100 lat, 100 lat. Niech żyje 100 lat, po raz trzeci strzelamy! Gratulujemy, poprosimy, tak? Zapraszamy tu panią. Kasiu, właśnie na 100 lat dla ciebie, bo jutro podobno masz urodziny. Wygooglowałem tutaj. Też się cieszę. Ja się nie podpisałem. Dziękuję bardzo. Cześć, Kasiu. Uwaga, przekazujemy. Chodź. Dziękujemy bardzo za przybycie. Tak, tu mnie oczywiście zapraszamy jutro do Opium Rooms. Od godziny około 19:30 będziemy otwierać drzwi. Także zapraszamy serdecznie. Koncert poparzony kawą 3. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych gości. Panie, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Absolutnie przesympatyczne. Dziękujemy ślicznie.